Drogie panie, drogie ukochane kobiety, kandydatki na księżniczki, kandydatki na boginię. Mam bardzo, bardzo kontrowersyjny temat dzisiaj. Mam nadzieję, że zostanie on na tyle doceniony, że mnie zmieszacie z błotem lub z czymś innym. Chcę wam powiedzieć, patrząc wam prosto w oczy, że z wychowaniem dzieci jest identycznie jak z uwodzeniem. Jak kobieta nie potrafi uwieść mężczyzny, jak kobieta nie nauczyła się uwodzić, jeśli kobieta nie potrafi dzień w dzień, codziennie uwodzić swojego mężczyzny, nadal, nawet posiadając go, to również taka kobieta nie nadaje się w ogóle do wychowania dzieci, ponieważ skoro kobieta nie umie manipulować swoim facetem, manipulować facetem, z którego zrobiła swojego, to tak samo nie będzie potrafiła manipulować swoim dzieckiem, czyli kierować swoim dzieckiem. Jak kobieta nie umie kierować swoim dzieckiem, to wybijcie sobie z głowy, że taka kobieta potrafi to dziecko wychować. Bo żeby dziecko wychować, to trzeba nim pokierować, czyli zmanipulować. Dlatego, drogie panie, nauczcie się wreszcie uwodzić facetów, żebyście w przyszłości potrafiły robić to samo ze swoimi dziećmi. Czyli kierować nimi. Jasne? A jak niejasne, to i tak wam nic nie pomoże.